Ja muszę jeszcze jedną rzecz zapytać pana Jusza, bo pan mówi, parytet nie jest nam potrzebny. Pana zdaniem, jak walczyć z tą kwestią równouprawnienia kobiet w Polsce? Ale, pana zdaniem kobiety są dyskryminowane w Polsce? Ale nie rozumiem, co, chce pani równouprawnienia, czyli podbierać kobietom urlopy macierzyńskie albo coś takiego? No, nie wiem. Nie ma żadnych innych przywilejów dla mężczyzn ani dla kobiet w Polsce. I nie wiem, co tu jeszcze można odbierać. No, ja... Państwo rozumują jakoś zupełnie, znaczy panie rozumują, ale część mężczyzn też niestety, rozumie dość dziwacznie. Jeżeli na przykład w lidze koszykówki... Ja pytam. Jeżeli na przykład w lidze koszykówki amerykańskiej i praktycznie nie ma ludzi poniżej 1,80 m, to z tego wynika, że widocznie ludzie poniżej 1,80 m nie nadają do koszykówki. Jeżeli w polityce jest mało kobiet, to widocznie kobiety się mniej nadają do polityki. To jest proste rozumowanie. A może dlatego, że wyborcy po prostu patrzą na te listy wyborcze, widzą samych panów, no i nie mają pojęcia. Ja bym powiedziała raczej... Zakreślają panów. Ale skąd? Ja bym raczej powiedziała, że w polityce jest bardzo mało kobiet, ponieważ najpierw trzeba jednak do tej polityki wejść, być działaczką tak zwaną partyjną, zacząć się zajmować no czym. I tak naprawdę się okazuje, że podawaniem herbaty wszystkim panom, tak? To jest ten dramatyczny próg, którego nie możemy przekroczyć. Cały czas jesteśmy postrzegane wyłącznie jako hostesy, panie, które są umilają towarzystwo. Pytanie brzmi tylko, niektóre czy parytet nawet bardzo. To zmieni? I parytet na pewno będzie musiał to zmienić, ponieważ nagle się okaże, że politycy, przywódcy partyjni muszą zabiegać o kobiety, żeby je wprowadzić na listy. No jednak trzeba coś wiedzieć o tej zabiegać osobie. Zabiegać będą się pchały, ale co z tego, bo to są pieniądze. Nie sądzę, chodzi żeby o pieniądze się... tylko proszę i tyle. Pana, no, ale przecież nie. Umówmy się, wejście na listę jeszcze nie gwarantuje pieniędzy. No, oczywiście, że nie. Więc to raczej chodzi o to, żeby, nie wiem, polityka, jak mi się wydaje, jest pewnego typu walką, ale jest to walka zawsze o sprawę, to niekoniecznie jest wojna. No o jaką sprawę pani chce walczyć? O różne. Ja na przykład chętnie bym jednak utrzymała brak kary śmierci. No dobrze, ale rozumie rzeczy. Pani, ale jeżeli pani utrzyma brak kary śmierci, bo to właśnie wprowadzili mężczyźni, którzy nie mają jaj, krótko mówiąc, to brak kary śmierci powoduje, że teraz gwałciciel sobie swobodnie biega po Zielonej Górze, bo wie, że kara śmierci go nie spotka. I ludzie mordują, bo wiedzą, że kara śmierci ich nie spotka. Ale w krajach, w których wprowadzono karę śmierci, nie skończyło się przestępczość. Ale jest mniejsza. Nie ma przestępców? Po wprowadzeniu kary śmierci, po przywróceniu do Nowego Jorku, spadła. Nie, oczywiście, że tak. Także miło. Proszę panią, co będziemy mówili? Ja byłem akurat w Zamościu, parnaście lat temu, w Zamościu. Tam przechodziłem, to jeszcze była taka, jeszcze komuna była w zasadzie. Tam widziałem, że tam się kręci 200 policjantów, koło milicjantów chyba jeszcze wtedy. Nysek z 50 stoi na placu. Ja mówię do radnego, który był naszym sympatykiem, mówię, po co tam tyle policji w Zamościu? On stanął jak w rytm, wie pan, wczoraj było posiedzenie Rady Narodowa, się nazywała, Rady. I myśmy czytali protokół przed 100 lat, był to rok 1905, czyli zamieszki, rewolucja. Że trzeba zwiększyć ilość konstabli, bo są zamieszki, z 5 do 6. Dlaczego? Bo była kara śmierci, batycy się bali. A teraz nie ma kary śmierci, to tam policja, to trzeba 200. No. Na razie posłowie... W Zamościu teraz jest mniej ludności niż wtedy, bo wtedy była masa Żydów i było znacznie większa populacja. Na razie posłowie będą debatować o parytecie, a nie o karze śmierci. No uciekamy od tego pytania. To jest argument, że kara śmierci jest konieczna. Jest pan w stanie, panie Januszu, wyobrazić? Nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek przełożenie. Dobra. Jak wyglądałby polski parlament, gdyby ten parytet był? No i gdyby Polacy, tak jak deklarują, chętniej wybierali kobiety niż mężczyzn poglądach? To już nie ma znaczenia w tej chwili. Polski Dlaczego? Polski parlament już nie ma wiele do gadania. Polski parlament to jest sejmik w tej chwili wojewódzki od 1 grudnia. Wszystkie ustawy... Proszę panią, dlaczego od 1 grudnia? Od 1 grudnia w wstąpieniu do Unii Europejskiej, pani nawet nie wie. Jeszcze raz? Nie, bo zaczął obowiązywać traktat lizboński, o to chodzi. Nie, do tej pory byśmy we wspólnocie europejskiej. Pani nie zna podstawowych, elementarnych faktów o Unii Europejskiej. Dopiero od 1 grudnia istnieje legalnie, prawnie, formalnie Unia Europejska, bo była wspólnoty europejskiej. Otóż mnie pani przeczyta uważnie traktaty, pan się potem przekona. Ale pomijmy ten spór o nazwy, bo to jest... Pani tam, Róża Thun, to jest nie jestem, i tak dalej. Nie, bardzo to jest oczywiście, wszystko pięknie brzmi, ale zdaję pan sobie sprawę z tego, że pod względem prawnym wstąpiliśmy do tych wspólnot europejskich, czy Unii Europejskiej, już jakiś czas temu. Moim zdaniem zmieniło to w bardzo dużym stopniu moje życie na lepsze, moje własne jako kobiety, tak. Żyje pani z pieniędzy unijnych? Nie, zupełnie nie żyję z pieniędzy unijnych, ale na przykład zdaję sobie sprawę z tego, że mogę się odwoływać w przypadku dyskryminacji w pracy. Do sądu, mogę się ubiegać jakoś tam może bardziej o rozmaite dotacje jako feministka próbująca wprowadzić jakieś projekty.
proszę tego nie nazywać socjalizmem, ponieważ jak to nie? Socjalizm. A ile pani dostała tych dotacji, chciałem wiedzieć? Niestety na razie nie funkcjonuje pewnej organizacji, w związku z tym pytanie nie jest relewantne. Zobaczmy, jak do tej pory odpowiadają nasi telewizowie. My państwa pytamy dzisiaj o parytety. Państwo na szczęście od tego tematu nie uciekacie. Czy jesteście za parytetem na listach wyborczych? O to pytamy was dziś. No jak na razie nie, odpowiedziało 78% spośród tych, którzy oddali swoje głosy. Pani Gato, jak pani sądzi, dlaczego nasi telewizowie mówią parytetom nie? Przede wszystkim wydaje mi się, że jest tutaj pewne zamieszanie. Cały czas, nawet na początku tego programu, musieliśmy jednak sprostować, nie chodzi o 50% miejsc w Sejmie dla kobiet, tylko 50% miejsc na listach wyborczych. To znaczy, że będziemy mieć możliwość wyboru spośród kobiet i mężczyzn. Co to komu przeszkadza? Można. Ale pani zakłada, że podział na męskie kobiety jest najważniejszy w życiu. To nie jest najważniejsze. Nie zakładam. No dobrze, ale to jest dobre pytanie. Co to komu przeszkadza? Dlaczego to przeszkadza panie Januszu? Jeżeli żyjemy w demokracji, jestem wrogiem demokracji, od razu mówię. Gdyby nie było demokracji, nie byłoby problemu, ale. Jeżeli już żyjemy w demokracji, to jest to mieć wolność wyboru. Dlaczego mają mieć. Ale mają wolność wyboru. Nie mają, bo może woleli mieć wybór między 18 facetami i 6 kobietami, a nie między 12 kobietami i 12 facetami. Prawda? Bo to samo dotyczy kobiet. Państwo nie zdają sprawy, że na przykład pani Thatcher została premierem Wielkiej Brytanii, dlatego, że wśród zbierających 49 przywódców była tylko jedna kobieta. Gdyby była połowa kobiet, to wybrałyby mężczyznę z całą pewnością. Ta debata z pewnością, proszę państwa, będzie trwała. Ona dopiero jutro zostanie otwarta. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu na Wiejskim. Będziemy do tego tematu wracać. Na dziś niestety musimy kończyć. Ja dziękuję za wizytę u nas w studiu. Agata Czarnacka, feministka i etyk, była moim i państwa gościem. Pan Janusz Korwin-Mikke, Wolność i Praworządność. Dziękuję za tą rozmowę. Na państwa głosy czekam do godziny 15. Ja do raportu wracamy już po informacjach.